Nowajowski do Dudki Dudka. Tylko dźwięk uderzenia krążka o plexę. Szinak za bramką, pokazuje się gol! Gol, gol, gol! Krystian Dziubiński na 15 sekund przed końcem tercji drugiej otwiera wynik tego spotkania. No świetnie zachował się Petr Szinak, zagrał do Dziubińskiego, a ten znalazł gdzieś tutaj lukę bodajże między parkanami. Chciał przestrzelić Rąbkowskiego, to się nie udało. No i teraz pasy zahaczany był, czy będzie rzut karny? Oto jest pytanie, będzie rzut karny. Łapie się za głowę Kominek, ale jednak pan Maciej Pakucki pozostaje nieugięty. A w tym spotkaniu 50 minuta i 31 sekunda. Kapica kontra Dawid Zabolotny. No i patrzymy, co tutaj wyczyni nam Damian Kapica. Kapica, Kapica! Nie ma, niestety nie. Zatrzymany ten krążek parkanem Dawida Zabolotnego. Zarówno, oczywiście to jest jedna aplikacja, ale jest w niej dział i piłkarski, i dział hokejowy. Wszelkie najważniejsze i najświeższe informacje dostępne właśnie w zasięgu waszych telefonów komórkowych. Szansa na trzeciego, na drugiego gola. Jest ten drugi gol i jego autorem Damian Kapica. I Cracovia robi potężny krok do tego, aby to spotkanie dzisiejsze wygrać. A Damian Kapica zdobywa swojego 11 gola w obecnym sezonie.